studiu Radia Fon gościmy dzisiaj Adriana Franca, jednego z najbardziej znanych i powoli już utytułowanych zawodników, którzy specjalizują się w freestyle football w naszym kraju. Witamy, Adrian. Dzień dobry, witam serdecznie. Za tobą w miniony weekend udział w Mistrzostwach Świata, otwartych Mistrzostwach Świata freestyle football, które odbyły się w czeskim Libercu. Zająłeś tam trzecie miejsce. Po raz trzeci z rzędu stajesz na podium w tej imprezie. Zadowolony z tego trzeciego miejsca, brązowego krążka, czy lekki niedosyt jednak pozostał? Tutaj chciałbym jeszcze uściślić, że jest to trzecie miejsce w kategorii routine, czyli kategoria show. Na tych zawodach odbywa się jakby 8 kategorii w football freestyle, więc to chciałem tylko zaznaczyć. No nie do końca, jeżeli mam być szczery, to nie do końca, bo no to jest moje trzecie podium, drugi raz jestem na miejscu trzecim. No nie ukrywam, że miałem troszeczkę większe aspiracje, dużo pracy włożyłem w przygotowania na te zawody. No ale cóż, no to jest football freestyle, nie mamy tutaj jakby ściśle określonych reguł. Wiadomo, że oczywiście są jakieś zasady, których trzeba się pilnować i które jakby, powiedzmy, na powiedzieć, są takim sposobem na sukces, ale no jest to sport, który no albo się komuś coś podoba, albo nie. No tego dnia akurat mój występ widocznie nie był na tyle spoko dla sędziów, jak występy właśnie Gotye i Joshiego. Niuansiki decydują na takim poziomie, że ktoś zdobywa złoto, brąz albo srebro? No tak, no tutaj już typowo detale grają rolę, albo czasami nawet jeden błąd. Jedno zawahanie chociażby piłki, bo już nie mówię o takim błędzie, że gdzieś ta piłka nam wyskakuje, bo to się rzadko zdarza, ale chociażby to, że gdzieś tam piłka nam się zaplącze między nogami dosłownie na ułamek sekundy, to czasami ma już jakieś tam przełożenie już na cały występ, prawda, bo ten występ, który my przygotowujemy typowo pod muzykę, wszystko ma być tam zgrane dokładnie z bitem, więc czasami taki niuans no, doprowadza do tego, że kończymy na trzecim, a nie na drugim czy na pierwszym miejscu. Kategoria routine, o której wspomniałeś, w której brałeś udział w tych mistrzostwach, jak byś mógł ją scharakteryzować? Jakie tam rzeczy są najlepiej oceniane? Na co jest położony największy nacisk? Mhm. Kategoria routine, czyli kategoria show, jak już sama nazwa wskazuje, chodzi o występ, o show, o spektakl, w którym to przygotowujemy trzyminutowy układ pod specjalnie przygotowaną muzykę, często ubraną w pewną historię. Sam osobiście preferuję właśnie zamykanie występów w pewną tematykę. I tak to miało miejsce w kwalifikacjach, gdzie jakby wcieliłem się w rolę kibica i tam właśnie wszystko przeplatałem to trikami freestyle'owymi. Tak w finale również miałem historię, taki terapeuta freestyle'owy, który wysłuchuje właśnie freestylera, który ma ciągłe problemy z piłką, że tak go nie chce słuchać, więc jakby to wszystko tak w ten sposób wygląda, że nie są to tylko i wyłącznie gołe triki pod muzykę, ale gdzieś tam jest zawarty jakiś taki głębszy sens. I to też jest fajne, że sędziowie jakby to doceniają i też na pewno dużo bardziej punktuje tym, jeżeli wszystko jest zamknięte jakoś tematycznie. Freestyle football to jest jeszcze taka dyscyplina w naszym kraju na pewno na dorobku. Być może jeszcze wiele osób nie do końca wie nawet o co w niej chodzi, gdzie jakby ten główny nacisk jest położony. Jakbyś mógł scharakteryzować tą dyscyplinę, to jest rodzaj sportu połączony z muzyką, rodzaj tańca. Jak myślisz, żebyś tak to mógł powiedzieć? No football freestyle tak, jest ciągle nowym sportem mimo wszystko. Rozwija się prężnie, bo coraz więcej ludzi o tym wie, coraz więcej mówi się o tym w mediach. Jak go można określić? W zasadzie ciężko powiedzieć, bo teraz będąc na zawodach zobaczyłem, że jednak różni w różnych państwach, w różnych regionach inaczej się to jakby kategoryzuje, bo znowu kraje skandynawskie traktują to naprawdę jako typowy sport. Tam przygotowują się typowo sportowo pod zawody, mają określone ćwiczenia, reguły treningu, których się trzymają i są to naprawdę ściśle określone sportowo, że tak można powiedzieć. No natomiast chociażby, nie wiem, kraje azjatyckie, właśnie Japonia, czy właśnie tutaj u nas w Europie Francuzi, znowu bardziej taką część tutaj poświęcają artystyczną, czyli mniej technicznie, ale bardziej grają detale, gra ciała, więc trudno to określić. No, każdy musi znaleźć swoją drogę tego, jak określić football freestyle, czy jest to sport, czy jest to mimo wszystko sztuka.
Wydaje mi się, że no, takim idealnym połączeniem byłoby poziom fajny poziom sportowy z takimi artystycznymi niuansami właśnie wplecionymi w występ, więc no, każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. No, futbol freestyle, myślę, że może taki sport poprzez sztukę przez sport może, być coś, może. Coś w tym kierunku. To jest w tej chwili dla ciebie sama pasja, czy już powolutku sposób, recepta na życie? W tej chwili kończę studia, kończę Akademię imienia Jana Długosza u nas w Częstochowie, no ale w zasadzie zajmuję się futbol freestylem tak na co dzień. To jest jakby moje zajęcie, któremu się poświęciłem, bo nie ograniczam się tylko i wyłącznie do treningów, tylko również dbanie o wizerunek naszej ekipy Airstyle, dbanie o klientów, którzy nam zaufali, jeżeli chodzi o występy, o warsztaty dla dzieciaków, więc jakby no teraz tylko tym się zajmuję i nawet nie tyle, oczywiście no, chcę się tym zajmować, ale nawet nie wiem, czy znalazłbym czas, żeby po prostu no, podjąć się jakiejś takiej w cudzysłowie normalnej pracy. Nawiązałeś do grupy Airstyle, właśnie, której jesteś też założycielem. Grupa, która powstała w Częstochowie, ale już wiemy, że ma powolutku zasięg ogólnopolski. Tak, no w zasadzie Airstyle wywodzi się spod Częstochowy, później tutaj wyrósł nam na Częstochowę, a teraz mamy zawodników w całym kraju, bo duża część naszej ekipy stacjonuje w Warszawie w tej chwili. No, są to chłopaki, którzy pochodzą z Jaworzna, z Lublina, z Krakowa. Po prostu przez wiele lat razem spotykaliśmy się na zawodach. No zawsze się trzymaliśmy razem i po prostu połączyliśmy razem siły, żeby zbudować coś fajnego, czym jest właśnie w tej chwili, wydaje mi się, Airstyle. Duża jeszcze droga przed nami, jak tak patrzę na działania innych ekip, jeżeli chodzi o cały świat. No ale jesteśmy na fajnym kierunku, jesteśmy ekipą zatwierdzoną przez Światową Federację Football Freestyle, więc no też myślę, że to o czymś świadczy i też nas motywuje do tego, żeby ciągle jakby grać freestyle i rozwijać naszą ekipę. Czy każdy może swoich sił w tej dyscyplinie sportu spróbować? Ile w ogóle czasu tak poświęcasz dziennie na treningi, żeby dojść do tak wysokiego poziomu? No myślę, że każdy. No jeżeli ktoś chce się tym zajmować, powiedzmy półzawodowo albo zawodowo, no to niestety, no ale te 2-3 godziny codziennie, no to jest takie totalne minimum. Ja przygotowując się do zawodów w Libercu, przygotowując się na Super Bowl, trenowałem 2 razy dziennie, a czasami 2 razy dziennie plus siłownia. Więc jest to sporo czasu i myślę, że sporo trzeba poświęcić sił na to, żeby osiągnąć pewien poziom. Ale jeżeli ktoś chce spróbować i zobaczyć, czy w ogóle to mu się podoba, czy jest okej, to myślę, że nawet te pół godziny codziennie samej żonglerki, bo zdaję sobie sprawę, że i ta żonglerka przynosi nam problemy, to myślę, że złapie jakiś bakcyl i będzie miał z tego frajdę, jeżeli będzie pobijał te swoje własne rekordy. No tak uczymy dzieciaków, no przeważnie dzieciaki tam nie potrafią za bardzo podbijać tej piłki, mają z tym problem, co jest totalną podstawą. No ale tutaj sobie gdzieś podbijałem 10, 20, 30 razy i się same tak automatycznie nakręcają. No przy 100 kapkach powiedzmy, no to już można próbować trików, no i wtedy to już jakoś lawina już sama idzie, więc myślę, że każdy może spróbować. No kwestia tego, kto ma ile czasu, ile zapału w tym, żeby nauczyć się freestylu. A młodzież w naszym mieście garnie się do was powolutku? Tak, do oglądania naszych umiejętności bardziej. Z tym treningiem jest ciężko, żeby tutaj młodzież zachęcić, no bo to jest, mówię, no ciężki trening. My też nie mamy trenerów, nikt nie stoi nad głową i nie zadaje nam pracy domowej do odrobienia w domu, jeżeli chodzi o freestyle i triki, po prostu sami się tego uczymy. Dzieciaki są teraz troszkę bardziej wygodne i chciałyby już teraz, no tak to nie działa. No ale mówię, no zawsze mają dużo fanu jak gramy i często gdy tam robimy swoje treningi, no to nie raz, nie dwa podchodzą, gdzieś tam chcą nas nagrać, pytają się w ogóle jak to można zacząć, wiadomo, no, od czegoś trzeba zacząć i fajnie nawet, że są ciekawe tego, jak uczyć się freestylu, ale no ale mówię, generalnie no nie ma wśród dzieciaków jeszcze takiego aż zapału mega, żebym widział kogoś, kto w przyszłości może być naprawdę futbol freestylerem z prawdziwego zdarzenia. Masz na swoim koncie już 3 medale Mistrzostw Świata w free. Jest jeszcze jakieś takie marzenie w tym sporcie, którego nie osiągnąłeś, abyś chciał? Podejrzewam, że pewnie złoto w tych mistrzostwach. No miałem marzenie właśnie odnośnie ostatnich zawodów. No tak, no kurczę, no mam to srebro, mam już 2 brązowe medale, mam również tytuł mistrza Polski w tej kategorii. I no chciałbym na pewno jakby dotknąć tego złota i spróbować swoich sił, ale mówię, teraz jakby też nie mam już ciśnienia chyba, bo nawet
Mówię, nie wiem, może teraz jestem na gorąco po zawodach i jakby troszeczkę, nie chcę powiedzieć podłamany, ale no, włożyłem na pewno dużo pracy i jeżeli chciałbym zająć to pierwsze miejsce, to musiałbym włożyć na pewno dwa razy więcej tej pracy, bo no, z roku na rok ten poziom rośnie i tych zawodników jest coraz więcej. Każdy chce gdzieś tam spróbować swoich sił. Zobaczymy, no nie chcę tutaj składać deklaracji, ale jeżeli zdecyduję się wziąć udział w przyszłym roku w Super Bowl 2017, no to będzie mnie interesować już tylko złoty medal. A jakie plany na najbliższe tygodnie i czego ci można życzyć? Tygodnie dosyć pracowite z moją ekipą, bo dostaliśmy się do popularnego programu, do Talent Show, no i w tej chwili no główny... Zdradzimy nazwę, czy jeszcze nie? Może jeszcze, żeby nie zapeszać, ale myślę, że we wrześniu już się wszystko wyjaśni i no i czeka nas sporo pracy z tym związane na pewno, bo musimy przygotować kolejny układ pięcioosobowy, który to nie jest łatwe dosyć, bo jednak te pięć osób trzeba jakoś razem zebrać, ale no także w sumie to jest główny cel. No i na pewno przyjdzie zima. Zima no to jest okres, gdzie się skilluje, gdzie uczy się nowych trików, więc na pewno będę się skupiał na tym, żeby przez zimę popracować nad swoim poziomem sportowym. Miejmy zatem nadzieję, że już za kilka tygodni będziemy mogli was zobaczyć na szklanym ekranie. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Tyle Adrian Franz, trzeci zawodnik na świecie freestyle football. Dziękuję.